Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Pine. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, możecie zostawić lajka na dobry początek. Słuchajcie, znajdujemy się w miejscu, w którym mieliśmy się znajdować, to znaczy jest to miejsce naszej misji. Musimy odnaleźć, co? Musimy odnaleźć Locate one of the vault villages, czyli musimy odnaleźć jakieś tutaj vault, to jest wydaje mi się schronienie, coś takiego, schron jakiś. No i generalnie kiedy tu przyszedłem, to nasza postać powiedziała dwa słowa. Jedno to, że nie ma tutaj wioskowych, a drugie, że w takim razie możemy się pakować do środka, więc tutaj sobie tym akcentem zaczniemy dzisiejszy odcinek. Swoją drogą, przez to jaką podróż tutaj wykonałem, żeby tutaj się dostać, to mega dużo mamy rzeczy, także myślę, że będziemy mieli czym handlować i co? Będziemy bogaci, miejmy nadzieję. Możecie zostawić lajka na dobry początek i wpaść na Twitcha, chociaż tam streamów nie ma, to streamy będą, widzowie. Streamy z Ibizy, oj taki content się szykuje na Twitchu. Taki widzowie, o, lecz będą szociki, piękna sprawa będzie, mówię wam. Więc możecie tam wpadać, żeby was to nie ominęło. No i generalnie na Twitchu będę się starał robić taki naprawdę postman content, no ale na to potrzeba wszystko czasu, na to potrzeba sporo pieniędzy. Także powoli już jestem w trakcie zbierania majątku, żeby później go przepieprzyć na to, żeby dobry content dla widza zrobić. Także myślę, że będziecie się dobrze bawić, ktokolwiek tam zajrzy. No i co, pakujemy się chyba do środka, co? Musimy tutaj odkryć te vault. Ej, ale ja nie wiem, czy ja się... No właśnie, ty. Nie będzie tak prosto tutaj wejść. Ot pomógł mi wcześniej pozbyć się tych, nie wiem co to znaczy, debris. Pewnie właśnie tych zabezpieczeń albo czegoś takiego. Powinienem go Nie. Jak powinienem go znaleźć? Znajdź dom Ota? Nie. Nie. Proszę, gdzie jest dom Ota niby? Taki kawał drogi ja mam zadupcać teraz, ja specjalnie tu dla widza przyszedłem, żeby mieć content, żebyśmy tu coś porobili, ja mam teraz grami każdy zadupcać całą tą drogę z powrotem. Łe, ja myślałem, że tu będzie jakiś fajny quest i coś się tu zadzieje. Niekoniecznie niestety, ale za to muzyka jest bardzo przyjemna, bardzo fajna jest taka, nie wiem, nostalgię wywołuje, ale jednocześnie podekscytowanie, taka bardzo przygodowa muzyczka, mega mi się to podoba i gra też jest mega taka przyjemna. Nie jest to wybitnie graficzne, wybitne graficzne dzieło, tak samo jak gameplayowe, również dzieło najwyższej jakości to nie jest, ale i tak gra się przyjemnie, to jest najważniejsze. Czasem nawet najprostsze gry, w której robisz kilka zadań i masz kilka rzeczy do wykonania, są najfajniejsze. Tutaj mamy przykład Minecraft. Minecraft, w Minecrafcie nie możesz dużo rzeczy robić, a Minecraft stał się hitem z jednego prostego powodu. Mogłeś robić na tym świecie w sumie co ci się żywnie podobało. Jeżeli byłeś kreatywny, to mogłeś zrobić coś kreatywnego. No to miejmy nadzieję, że ta gra będzie drugim Minecraftem. Nie zapowiada się, żeby była drugim Minecraftem, ale zapowiada się ciekawie. I tak, wydaje się całkiem przyjemna. Dobra, pozbierajmy tutaj kilka jeszcze rzeczy, które mamy do pozbierania. To są w ogóle... Oj, nie wiem co to jest. Pierwszy raz takie coś widzę. Co to jest? Taking Chiefs. A to też jedzenie jest. Okej, okay, to jest jakieś jedzonko, też jakąś trawę możemy wpierdzielać. Jako weganin potwierdzam, trawa OP. No i co? Pakujemy się do domu tego zioma, nie? Wydaje mi się, że jego dom będzie tutaj, tak mi się wydaje. Także zaznaczmy sobie to miejsce. Bo tutaj mamy... to było wcześniej zaznaczone, czyli tu będzie jedna lokalizacja misji, a tu będzie druga lokalizacja misji. No i co? Liczymy, że po drodze znajdziemy jakieś plemię. Że polepszymy sobie relacje. Albo odwrotnie, albo ich rozdupcymy, nie? Jest kilka podejść, różnorako można podejść do tej gierki, można walczyć z plemieniami, a można i niszczyć je, ale też można zrobić to pokojowo. Generalnie chciałbym jakieś plemię raz sobie tutaj zniszczyć, moja potrzeba niszczenia jest jednak duża i chciałbym zabijać w tej gierce. Natomiast jest to mega nieopłacalne i najbardziej się tutaj opłaca jednak współpracować, zresztą de facto tak samo jak w życiu. Dobra, czy w ogóle jak odblokowałem nową arenę, a jak odblokowuję nowe jakby nową miejscówę, to mi się taki placyk chyba odblokowuje z tego co rozumiem, tak mi się wydaje. Dobra, idziemy tam gdzie mamy iść, troszeczkę nam to pewnie ta podróż zajmie.
Jo, ci kręcach to jest daleko, ale może po drodze spotka nas coś ciekawego. To jest miejsce, w którym jeszcze nie mieliśmy okazji być, także nie zatrzymuję Lewica nagrywania. Nie ze względu, że mi się nie chce, ale ze względu, że może być tu coś ciekawego. Jakieś nowe potworki albo coś takiego. Tam w ogóle jakieś budynki są. To jest jakaś mega góra chyba. Najwyższa góra w gierce albo coś takiego. No ale chyba nie mam za bardzo po co tam iść. To jest chyba Key Graphite. Także moglibyśmy sobie akurat ten Key Graphite wziąć ze sobą, jak najbardziej. Bo ten Key Graphite niestety on się nie respi, on występuje tylko w kilku miejscach i on się chyba nie odnawia. Także jest to sytuacja przykra. Ale myślę, że tu możemy coś znaleźć fajnego. Już widzę jakaś zagadka. To już akurat mi się najmniej podoba. Czy ja jestem w stanie tu skoczyć tak normalnie? Chyba nie mam wyjścia innego, jak tu po prostu wskoczyć. A nie, miałem chyba wyjście. Stamina Brew Idea. O, czyli potka na staminę. No dobra. A spróbujmy wyjąć naszą tą, nie łuk, tylko naszą procę. Okej, okay, czyli to może, mogliśmy postawić konara. I konar nie chce zapłonąć, wariacie. Reklama tak głupia była, że tak zapadła w pamięć. Dobra. No ale to mi w sumie po co, bo to jest tylko wejście tam, gdzie ja już wszedłem. Więc to akurat nie musimy już tam wchodzić. Lokalizacja ogarnięta. Teraz musielibyśmy schodzić, a to jest największe, szczerze mówiąc, wyzwanie. Czy będzie coś przed nami ciekawego? Bo nie wiem, czy iść dalej, czy już powinniśmy tutaj pakować dupę na dół. Wydaje mi się, że tam dalej nic nie znajdziemy. Także spróbujemy jakoś tędy. Coś czuję, że to może być, kurczę, mordercza wyprawa. Niestety, ale i tak będziemy musieli tędy zejść, bo nie ma tutaj innej w sumie drogi. I co, liczymy, że nie zginiemy. Nasza postać jest w miarę zwinna. Plus ja sobie po tych skałkach mogę tam fajnie skakać, więc kituwa jest. Daliśmy radę. To by można te jak one się nazywają? To nie są strusie. Łe, a to co to jest? Łoś, kurwa. I ma dwie wielkie maczugi, ej. Ja mam jedną wielką maczugę. A dobrze, ty, kumpel mi pomaga, dobra. Dobrze, dobrze, atakujcie panowie krokodyle. Dawaj, na łosia. Ło kurwa, uniczki. Dobra, łoś nie ma z nami szans. Niestety nie mamy ulepszonego miecza, ale za to jesteśmy w stanie tankować dużo więcej niż wcześniej, z tego co pamiętam. Że więcej żyćka mamy. Dobra. To jest, że tak powiem, łoś. Ej, ale w ogóle te krokodyle tak dużo biją w porównaniu do nas. Chodź tu, śledziu. Patrz, ile krokodyl bija, ile ja biję. Ten mieczyk to jest żałosny. Absolutnie żałosny. Dobrze, że mamy po swojej stronie krokodyle. Bez nich mogłoby być ciężko. A już nie mam miejsca w ekwipunku. Pokaż escape'a. A nie mam miejsca. Koniec lotków. Niedobrze bardzo. Nawet nie mogę Merwood wziąć. To jest bardzo niedobra informacja. To możemy zjeść na razie. Czekajcie, zrobimy sobie coś takiego, że zjemy sobie to, bo ja w ogóle nie mam energii, także odpuść tą tarczę i wcinaj to. Teraz powinniśmy mieć miejsce. Jo, dobrze mówię? Czy nie dobrze mówię? Nie, coś się tu zepsuło. Ty, przed chwilą miałem miejsce? Ej. A nie, dobra, kit. Mogę to teraz zbierać. A, mogę wszystko zbierać. Dobra, jestem dzbanuchem. Ja mam przecież te wszystkie sloty jeszcze na dole, dobra. Tu mamy też coś do pozbierania, jak najbardziej chcemy. Kości i te pióra. Jak jest coś tutaj do zbierania, to to zbierajmy, żeby potem specjalnie, kurde, nie zadupcać przez pół mapy. No i co, tutaj nie ma nic ciekawego. Tam jeszcze chyba były te flamingi sobie spokojnie spały, tak sobie jak najbardziej. Chcemy je zabić, jeżeli mamy taką tutaj możliwość. No się czasem buguje, można je fajnie, właśnie, fajnie wybić, zanim się w ogóle zorientują. Oj, teraz też miałem szansę. Niestety przypadła. No i co, i trzeba zwracać uwagę na to, jakie dary dajemy jakiemu plemieniowi. No i myślę, że będzie spoko, jeżeli będziemy odpowiednie dary, które oni sobie cenią, będziemy dawać jednemu plemieniu i... No i tyle. I myślę, że wtedy powinniśmy być ustawieni. Powinniśmy być przyjaciółmi z każdym tutaj plemieniem. Zobaczmy, co to jest za totem, bo ja w ogóle idę, kurwa, w złą stronę, w odwrotną stronę, jeżeli powinienem. Bardziej się oddalam od tego miejsca, do którego miałem się udać. To jest chyba to plemię tych łosi. Co łosie mogą sobie cenić? Poczekaj, zanim mnie zaatakujesz, to ja wam dam, wrzucę wam coś i żebyście chociaż byli neutralni do mnie. Łosie sobie cenią tak. Lean Iron nie mamy. Tink Flower mamy. Merwood! O! Zajebiście, tego mamy akurat dużo. Możemy to im sprzedać. Ej, jak sobie cenią dobrze?
Prawie nic z tego nie mam, ty. A może z nimi być ciężko kumplami. I Tink Flowera też nie mam, bo już zjadłem niestety. Ale możemy ten Merwood im dać, bo to jest łatwe. Łatwe do pozbierania. No i zboże też możemy, bo to jakoś mega nam też nie odnawia to zboże rzeczy. A mięso jakbyśmy im dali, no też lubię mięso, ale krokodyle na przykład lubią bardziej, więc chyba wolałbym krokodylom to mięso sprzedać. Czy sprzedać, po prostu dać. Chociaż chciałbym, żeby oni chociaż byli neutralni do mnie. Lean Iron, to oni sobie cenią, ale to pewnie jest, kurczę, drogi zasób, tak mi się wydaje. Elephant Leather, trochę możemy dać. To nie chcemy dawać, bo tą szyszkę, bo to jest nam potrzebne. Może ten kwiat? Dobra, oni wtedy będą... Znaczy, kumplami nie będziemy, ale będą neutralni przynajmniej. A to dobrze. Neutralność wystarczy chyba. No i dalej raczej nie podciągniemy do tego, żeby oni byli kumplami z nami, także na razie musi nam wystarczyć neutralność. Proszę, nie bij. Spoko ok? Spoko ok. My kumple. No i elegancko. Czy kumple? My neutralni. Wyjebane na siebie. Na razie przynajmniej. W sumie wpakowałbym się do ich wioski i zobaczył, jaką mają populację. A i przede wszystkim musimy też zabić tych. Musimy zabić... one się nazywają lisy. Lisy, te plemię lisów. Chcielibyśmy je zabić z tego względu, że byłoby jedno plemię mniej. Oni i tak mnie nienawidzą bardzo, także prędzej czy później nasze spotkanie z lisami, nasza wojna właściwie z lisami, dojdzie do skutku. Dobra, chodźmy na drugie miejsce misji, chociaż coś czuję. Nie, dobra, to jest bez sensu. Na 99% na tamtym znaczniku różowym i tak będę potrzebował tego. Będę potrzebował tych wybuchowych beczek, a tylko te wybuchowe beczki jestem w stanie dostać od Ota. Także udajmy się od Ota, mega się oddaliłem od tego Ota, także będziemy tam sporo ilość czasu zadupcać. Nie wiem, czy tutaj nie zatrzymię po prostu. Widzimy się już na miejscu, bo to nie ma sensu tak to rozbiegać. I tak już biegamy od 11 minut. Dobra, widzimy się chyba przy Ocie. Dobra, wydaje mi się, że jesteśmy na miejscu. To wygląda jak jakiś dom, więc całkiem możliwe, że tutaj jest ten dom tego Ota. I tak, pozbierałem kilka tych. Pozbierałem kilka jajek, a tak ponadto to się nic nie wydarzyło, oprócz zbierania zasobów. Szkoda, że jeżeli natrafimy na takie zasoby, ja właściwie wiem, że one się tutaj odnawiają, to szkoda, że ja ich nie mam zaznaczonych na mapie. To akurat jest naprawdę szkoda. Kiedy mielibyśmy tutaj legendę, ja bym mógł sobie kliknąć ta. Potrzebuję jajek, pyk, i klikam sobie, ja wiem, gdzie znajdziemy te flamingi. To by było duże, duże ułatwienie, a tak muszę też szukać albo na interaktywnej mapie, bo jest taka interaktywna mapa, tam właśnie sobie zaznaczasz gdzieś na internecie. A, to jest ten od, pamiętam teraz gościa. No albo biegać w kółko i liczyć na to, że będziemy mieć szczęście. Witam cię serdecznie. Od potrzebuje pomocy. Po pierwsze, nie jestem od, ale Wes. Od masz more... Od to bardziej aktywny i mniej śmierdzący brat. Po drugie, kogo potrzebujesz? Who are you needing things and looking strange? Nie rozumiem. Co? No właśnie, co? Mam na imię Hugh. Przychodzę z... A tak, ta mała historia. Nie wiem, co tu pisze. Muszę się dostać do tego Volta. Wow, you surely don't beat about the bush. Nic nie rozumiem, a dzisiaj jestem zmęczony po pracy. Nie umiem tłumaczenia angielskiego. Coś tam, twój brat mi pomógł, więc pomyślałem, że może... Ha! Od ci pomógł? Nigdy nie sądziłem, że dożyję tego dnia. Mógłbyś to wyjaśnić? Pewnie, że tak. Ale nie za darmo. Podrapiesz moje plecy, a ja podrapię twoje. Co chcesz, żebym zrobił? Możesz mi pomóc przenieść plany moje i mojego brata. Experiment of sorts. One that will improve trading around this area. My leaps and bounds. Chcą poprawić handel w tym regionie. Jest kilka składników, które potrzebuję do tego planu. All of which are roll tokens. Jakieś roll tokeny.
Czym one są? Naprawdę jesteś chyba nowy tutaj. To badges, odznaki, które noszą mieszkańcy tej wyspy w dziczy, które otrzymują od swoich szefów i dzięki temu wiedzą, mają tam napisane, co mają robić i dokładnie o której godzinie. Czyli musimy ich pozabijać, musimy je pożyczyć, że tak powiem, od nich, a możemy to zrobić tylko w jeden sposób, zabijając je. Coś tam na górze jest nasz dom i tam znajdziemy coś tam. Zawsze istnieje opcja przemocy, ale istnieje coś innego, takie coś jak Sparkle Trap. Czymkolwiek Sparkle Trap jest. Może znajdziesz też przy okazji, jak będziesz chodził, te badże. Zresztą rozkminisz to, wyglądasz na mądrzejszego niż pachniesz. Pogadamy wkrótce, okej, okay. Investigate the second floor, musimy wejść na drugie piętro i zbadać, co tam znajdziemy, jakąś pułapkę. No i co, ja generalnie tak wykuł troszeczkę tych badżów mam, a konkretnie to nawet 6, ale tylko mam tych gadersów, gaderer tokens. Nie mam żadnych wojowników ani innych ludzi, którzy zajmują się inną rzeczą, innymi rzeczami. Tutaj jakieś rzeczy. Że tutaj jest pokazane, co kto nosi, że strażnicy noszą tuniki, a tam ci, co zbierałem, oczywiście noszą nie plecaki, tylko to są tam wiadra na zbieranie różnych rzeczy. I że tradersi mają dużo bardziej pojemne, że tak powiem, te plecaczki. Roll tokens represent the world. Tak. Te tokeny, które zbieramy, czyli te listy, reprezentują ludzi, którym szef wyznaczył pewne zadanie i... No i w sumie tyle. Tutaj jeszcze pewnie coś znajdziemy. Explosive. Okej. Mamy nowy pomysł. Trap, czyli pułapka. Jeżeli jakaś kreatura w to wdepnie... No to co? No to jak pułapka, nie? Jak wdepnie, to ma przypał wtedy. Ale czy to zabije ta pułapka? Wydaje mi się, że ta pułapka nie zabija, tylko generalnie będziemy ogłuszać przeciwnika i dzięki temu będziemy w stanie pozbierać z niego różne tokeny. Mogę to wykonać. Ile to kosztuje? Kosztuje to Marwood, Steve Rob i Dalrock, czyli praktycznie nic nie kosztuje. A to? Sparker Trap, a to jest w ogóle wybuchowa jakaś pułapka. A to? A to jest pułapka na to, że my ich nie zabijamy, tylko oni jak w to wchodzą, to zaczynają panikować i gubią wszystkie swoje rzeczy, które mają. No, jest to fajna rzecz, tylko komu by się chciało biegać po całej mapie i teraz zbierać i nastawiać pułapki, a potem zbierać te rzeczy, także... Myślę, że musimy dostać guarda tokena i trader tokena. Nie będzie to, kurczę, takie łatwe. Będzie to nawet ciężkie zadanie. Ale jest tu jedno plemię, w którym my się, kurde, nie dogadujemy. I wydaje mi się, że to są ci tutaj, nie? Jo, ci Grinca, jak daleko to jest w ogóle. Ale będziemy musieli się tam dostać. I myślę, że pokonamy ich po prostu tych. Mieczykiem. A też możemy kilka pułapek nastawiać w sumie, co nam szkodzi. No i myślę, że tak, że generalnie to ja bym rozdupcył to plemię jak najszybciej, tych wilków, nie wilków, tylko lisów, bo my się i tak nie dogadujemy razem i raczej już nie chcę poprawiać tych relacji wszystkich. A tu jest jakiś tor treningowy? Chyba tak, raczej tutaj nic ciekawszego nie znajdę. A to tylko tor treningowy. Coś takiego, o tutaj jest coś. Jakiś nowy pomysł. Tylko jak się tutaj dostać? Wskoczyć sobie raczej nie wskoczę. Bez szans. Okej, to jakoś tędy by chyba trzeba było. Jo, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że to nie spada po jakiejś chwili. Że jak sobie tu wskoczę... O kurwa, zręcznościowe rzeczy. O, orbik. Dzięki. Zręcznościowe rzeczy to nie są moje ulubione rzeczy, szczególnie na tej klawiaturze. Jeszcze może na mechaniku. Na mechaniku to akurat lubiłem. Kurwa mać. Jeszcze raz. A jak zjem sobie coś, to będę lepiej skakał? Pewnie tak, w sumie. Jedzmy, bo jesteśmy osłabieni.
Może teraz. Dawaj, dawaj, dawaj. Tamto jest podniesione? Jest. Kit? Kurwa. Nie, no nie odpuszczę, nie? Jak to mówię, do 3 razy sztuka. Pyk. Dobra. Pyk. Nie no. Muszę tam wskoczyć. Nie no, tam jest jakiś na pewno najlepszy pancerz na świecie, nie? Ja mam zawsze takie szczęście, że tam by było, chłopie, legendarny pancerz. A ja akurat nie potrafię tam wskoczyć. Pokaż, co to było tu. Vigor Brew Idea. A, czyli potka na życie po prostu. Ue, taki syf w sumie. A tu jest jakiś w ogóle nowy biom. Nowy biom? Tak, chyba nowy biom, no. Tutaj jeszcze nie byliśmy, jakiś saharowy. No i, ale na razie też nie będziemy. Niestety musimy zadupcać z powrotem. Zaraz mnie szlak trafi. A czemu ja nie mogę szybko podróżować? Bo tutaj mam taką opcję jak szybka podróż, nie? Transfer here, hold E. Tylko potrzebujemy travel kita. Będę musiał zdecydowanie o tym poczytać, bo jeżeli ja mam zadupcać pół mapy specjalnie po to, żeby wykonywać misję, to mi się zdecydowanie nie chce. Potrzebujemy jak najszybciej tego travel kita. O, jesteśmy na wrogim też terenie w ogóle. Oni też nas nie lubią, nie? To spoko w sumie. Ty, to może tutaj znajdziemy tych gagatków. Wydaje mi się, że to są te żabsy. Jo, tylko jak my tu tradera znajdziemy? Albo jak my w ogóle ich kurwa pokonamy, szczerze mówiąc, będąc takim śledziem, jakim jestem. Nie, to lisy. Nie, kurwa, kto to jest? Ty, to lisy są? Ej, one w ogóle... Ty, one, a one nie podbiły jakby tego nowego, innego imperium? Znaczy innego plemienia i się tu nie osiedliły? Szczerze mówiąc? Chyba, że to nie są lisy. Nie, no są na 100%. Te ja przecież wybiłem w poprzedniej lokalizacji. Czemu one są tutaj? Pyk, 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 dawaj. O kurde, 2 na 1. Dam radę. Ale spoko, bo nie muszę zadupcać z powrotem, tylko... Miejmy nadzieję, że nie będę dostawał obrażeń i będę robił dobre uniczki. Dawaj, najpierw po jednym. Czy... Nie no, oni są generalnie tymi, co zbierają rzeczy. Ała. To, że my akurat od nich tych tokenów nie chcemy, ale zawsze to będzie jeden przeciwnik mniej. Wydaje mi się, że te walki są tak nudne na razie, bo ja będę musiał tak walczyć przez pół godziny z jakimiś postaciami. Zanim w ogóle zmniejszy się ich populacja na tyle, że tego, że będę w stanie dorwać tego ziomka, którego potrzebuję. Wydaje mi się, że tam jest trader albo jakiś guard, nie wiem kto to tam biega, ale na pewno któryś z tych ziomków, którego tokena potrzebujemy. Ale wydaje mi się to tak nudne teraz, że ja będę walczył z nim przez pół godziny. Więc wydaje mi się, że widzimy się, jak tutaj troszeczkę poczyszczę tej wioski. Chociaż możemy zrobić pułapki i zastawić. Zobaczyć w ogóle, jak to działa po raz pierwszy. Tak, w to się akurat chyba pobawić możemy. Zróbmy tak, czemu by nie. Pytanie, czy oni muszą nie wiedzieć, gdzie jest pułapka, czy są na tyle głupi, że oni wejdą w tą pułapkę. Wydaje mi się, że robimy wybuchową, bo my ich chcemy chyba pozabijać, tak mi się wydaje. Potrzebujemy Steve Rope'ów. Obawiam się, że Steve Rope'y robi się z Maruda. No to dupa. A może zrobimy tego, tą drugą pułapkę? Też potrzebujemy Steve Rope'a i Maruda. Nie mam niestety drewna. Najbardziej podstawowego składniku nie mam, drewno. Ale tutaj akurat na drewno raczej nie powinniśmy narzekać. Jak się w ogóle kładzie tą pułapkę teraz? Pewnie ekwipunek i drop, nie? Tak mi się wydaje. Zaraz to rozkminimy. Pokradnijmy co tylko możemy od nich. Kurde no. Ale ta pułapka, jakbyśmy... To też nie jest głupie, jakbyśmy polepszyli sobie z nimi relacje. I byśmy, chłopie, pod tego, pod nogi mu podłożyli pułapki i on by w to wszedł. To jest mądre nawet. Znaczy z tymi to już nie ma co polepszać relacji, ale na przykład poszlibyśmy do krokodylów. Rzucili pod krokodyla pułapkę i on by nas nawet nie zaatakował, nie? Jest to chyba plan całkiem niezły, mi się wydaje. Gdzie są w ogóle te lisy? Gdzie oni mają tą, nie wiem, totem i tak dalej? Gdzieś tu powinna być ich wioska. O, gravel moc, to potrzebujemy fest akurat. Jak najbardziej. Tu jeszcze coś jest, grafite? Dobrze, dobrze, no, grafajta.
Coś czuję, że jeszcze tego grafajta będziemy potrzebować, skoro jest go tyle rozsianego tutaj po mapie. Tylko nie wiem, gdzie oni mają tą... O, jest, widzę jednego gagatka. Czekajcie, postawmy tutaj pułapkę. Kliknijmy escape, kliknijmy... ekwipunek? Nie. Pouch? Ta... Aha, to jest kilka w ogóle tych pułap... Nie, coś mi tu nie gra, nie? Ja to chyba źle nastawiam. Nie, 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 jak się tu ustawia pułapkę, ty? Czekaj, odpuścił, odpuścił. Raczej drop item wydaje mi się, kurwa, nie... Nie, od... nie, że nie tak to się robi, nie? Tutaj też nie mam opcji. W ogóle tutaj nie mam tego, tej pułapki. Jak to ustawić? A spróbujmy po prostu to wyrzucić na ziemię, jaki może się uda. Drop item, chodź. Tak, on tu podbiegnie. Chodź, chodź. On to rzuci, ale nie powinien trafić. Cyk. Zobaczymy, czy uda mu się w to wbiec. No chodź tu. Explosive? No nie wiem, chyba jest postawiona, ale w sumie to nie wiem. Dawaj, dawaj, my ich trochę dodżujemy tutaj. I uciekamy tak delikatnie, żeby one tylko podbiegały do nas. Dwa na jednym okniu, teraz by wszedły w to. Dalej. Kurwa, to tak nie działa. No kitu to ustawiłem. O, czy chcesz włączyć klawisze stałe? Nie, nie chcę, dzięki. Niestety muszę przechwytywać dzisiaj pulpit. Tego wygląda, że przechwytywanie gry ani okno mi dzisiaj nie działa, nie wiem, coś się zepsuło. Szkoda, że one też sobie tego damage'u nie zadają. No jak tu postawić pułapkę? Dobra, ja tu muszę rozkminić. Nie będę teraz zanudzał przez 20 minut biegając w kółkę i rozkminiając, jak tu pułapkę postawić. Że trzeba kliknąć escape, main menu. Nie chcę ustawić klawiszów stałych, wariacie. Ewakuacja tak zwana jest robiona. Zjedzmy sobie coś, żeby szybko się ewakuować. No i co, widzimy się, jak coś rozkminie fajnego. Albo już jak będę miał te guard tokeny, nie wiem jeszcze. Dobra, jesteśmy jakieś pół godziny później. Udało się, w końcu się udało zebrać te tokeny. Chciałem zniszczyć wioskę, aczkolwiek było to niemożliwe i strasznie upierdliwe. Z pół godziny to robiłem. Na razie nie potrafię wybić wioski. Jeszcze dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy, mianowicie, że travel kity, dzięki którym będę mógł podróżować na drugi koniec mapy, dostaniemy właśnie po wykonaniu tej misji. Chodźmy porozmawiać z tym Wesem i pewnie zakończymy dzisiejszy odcinek z tego względu, że najzwyczajniej w świecie nie mam czasu, a muszę iść spać. Nie mam czasu, trzeba zrobić cash. Skiski, dobra. Był cringe'owy. Wracasz w jednym kawałku. Jestem miło zaskoczony. Czas wziąć się do akcji. Give this... musimy zanieść jakiś plan do wioski i zobaczyć, jak magia działa. I wtedy ja przyjdę i... coś tam owego tego. Przyjdę i pewnie zbierze całe to zboże, które mu, kurczę, musimy zasiać. O kurczę, nie wiem, jak to przetłumaczyć. Influencers can heavily change how vision they behave. Że ci ziom... Wydaje mi się, że w ogóle ci ziomkowie, influencerzy są w stanie mocno zmienić tutaj, jak się wioska zachowuje. I mogą pomóc albo sabotażować. This item become active as soon as they enter the inventory of the village through the trader donation. I ten item staje się... aktywny w momencie, kiedy zaniesiemy go do jakiejś wioski. I musimy zanieść to do jakiejś wioski, by poszerzyć ich wpływy. Tylko nie. Tylko ja bym najchętniej tu teraz poszedł. Ej, nie mam travel kita. Pół mapy, ta gra jest popierdolona. Powiem wam tak, ja szedłem stąd, potem szedłem tu, potem szedłem tu, potem się cofałem, potem znowu tu, teraz jestem tu i teraz jeszcze raz się cofam. No przecież to jest jakieś niemoralnie chore, nie? Ale zaniesiemy to, czemu by nie, no. Jest jak jest, niestety twórcy gry nie wymyślili za dużej ilości questów, po prostu musisz zadupcać po całej mapie. Ale za to mam mega dużo jaj. A w sumie one są mega zajebiste i mega duży regen mają życia. A i odkryłem to, że jak najadę na Q i nie mam życia, to tam mi pisze, ile, jakie dane niecałko życia odnawia, także to też jest fajne. A to co to jest? Pierwszy raz takie coś widzę. Uuu, a skoro pierwszy raz takie coś widzę, to może być to całkiem cenne. To
że chcielibyśmy coś wyrzucić, tylko co z drugiej strony? Nie mam co wyrzucić, te czułki? One też są sporo warte. Trader token? Nie wiem, może zostawię w razie W. Teraz mi się misja anuluje. Dobra, wywalam te czułki. Przynajmniej wiem, jak te czułki znaleźć i mamy jakiś nowy materiał. Coś czuję, że ten materiał będzie potrzebny, także... Weźmy go, skoro to jest jedyny materiał tego rodzaju, który widzę przez całą grę. No i przede wszystkim przydałoby się zebrać to drewno. Nie mam miejsca w eku. Za co? Dry clay'a na pewno nie. Za to? Czy może to powyrzucać? Chociaż nie, bo to jest potrzebne do tych, wydaje mi się, do tworzenia eliksirków. Jo, jo. No nie jest to łatwe zadanie. Nie jest to łatwy wybór właściwie, co by tu wyrzucić. No, jak ciężko na to pracowałem, to teraz muszę coś wyrzucić. Kurczę, blaszka. Nie wiem co, w sumie te kości możemy aligatorom oddać. Dobra, walić to drewno. Mamy 10 i tak jest zajebiście. Tyle wystarczy. Pakujmy się, oddajmy tą misję i zakończymy sobie na dzisiaj. Niestety dzisiaj taki krótszy, ale z tego względu, że jest już 18.30, ja zaraz idę spać, bo wstaję o 5 rano. No, nie przesadzajmy, że zaraz idę spać. Jeszcze jeden odcinek i kąpiel kimalski. W każdym razie długo zeszło. Zazwyczaj kiedy przychodzę, powiedzmy jest 17, nagrywam odcinek i po dwóch odcinkach to już jest 18.30. No teraz niestety dużo było takiego biegania i 18.30 jeszcze nie mam tutaj nagranego nawet jednego odcinka, także musimy się troszeczkę dzisiaj sprężyć. Kurczę, jesteśmy w sumie blisko mega. Szybko zeszło. Czy ja chcę przechodzić na drugą stronę? Chcę jak najbardziej, dobra. Jak tak mam coś do opowiedzenia i gadam, to w sumie szybko schodzi. A i przez to też, że jestem z... jakby mam dużą ilość energii. Też przez to... Przez to poruszamy się w miarę szybko. Ja wcześniej o tym nie wiedziałem w ogóle i zadupcałem na zerowej energii. Mówię, co tak długo, nie? A ja zapomniałem o tej mechanice. Dobra, musimy sprawić, by oni byli kumpelscy do nas w ogóle. Bo chyba nasze relacje od ostatniego spotkania delikatnie się pogorszyły. Nie jakoś mocno, ale chyba... Chyba coś tam się pogorszyło. Jo, jesteśmy teraz neutralni, także my byśmy chcieli nie być neutralni. Ty, a gdzie ja to mam we... Trade efficiency plan to friendly village? A gdzie jest ten mój efficiency plan? A chyba, że ja muszę go wytworzyć, że to jest gdzieś w craftingu. A, to jest w craftingu, dobra, crate. Wej, będziemy mieli miejsce w eku. Popsman. Dobra, dajmy wam to. Cyk, oni mnie polubią. I też dzięki temu oni... Poszerzą swoje wpływy. Dajmy im jakieś jedzenie tutaj. Tego, owego. Trade. Jesteśmy teraz kumplami. Nowy Island Concept. Zostaliśmy przedstawieni przez coś tam efficiency plan. I teraz musimy porozmawiać właśnie o tym, że mu pomogliśmy z szefem tej wioski. Jak najbardziej. Może dostaniemy jakąś fajną zbroję, ewentualnie jakąś tarczę nową, nie wiem. Miejmy nadzieję, że za to, że im pomagamy, jakieś benefitki do naszej kiermany dostaniemy. Plus chciałbym tutaj porozmawiać oczywiście z tym traderem. Zobaczyć, czy on ma coś ciekawego. Drewna ma dużo. Kurwa, moglibyśmy kupić w sumie to drewno. Ej, a ja im to nie wrzuciłem, te inwestycje? A nie wiem, co, czemu mam to nadal w tym weku. A, chyba że ja sobie to mogę zmieniać. Raz im daję, raz komuś innemu. Nie wiem, w każdym razie, a ile bym to sprzedał? Za dużo byś to kupił? A, za jakieś grosze to nie chcę. Drewno możemy pokupować, bo to mi będzie potrzebne chyba do zrobienia zbroi. Wydaje mi się, że jestem w stanie wykonać jakąś zbroję. Tylko pytanie, co my chcemy wykonać? Tarczę mam, możemy górę i spodnie wykonać lepsze, jeżeli takie mamy. Czemu ja nie mam lepszych? Nie, mam lepsze spodnie, nie? Wydaje mi się, że miałem założone, że to są chyba spodnie, jo? A nie. Ty, ja nie miałem lepszych spodni wykonanych gdzieś kiedyś? A i miecz wykonałem lepszy jak coś. Ty, wydaje mi się, że miałem spodnie lepsze. A mam założone tylko te jedynki. To możemy chyba wykonać dwójki pokaz. Żeby jest Steve Robsów dużo. Ale myślę, że damy radę jak najbardziej. Skraftujmy sobie te Steve Robsy. To się robi z Marwoodu. Marwoodu. I resztę marwoodu sobie dokupimy po prostu od ziomka. A, nawet nie musimy, dobra. I będziemy lepiej chronieni. Yes, sir, man. Ty, jestem przekonany na 100%, że robiliśmy ten item.
Nie wiem, może mi się jakiś dziwny zapis wczytał? Nie wiem, o co chodzi. Jestem naprawdę na 100% przekonany, że robiliśmy ten items. I to możemy teraz porobić, nie? Tylko potrzebujemy Drycrella i Slick Pearl. Nie wiem niestety, gdzie Slick Pearl znajdziemy, ale swoją drogą nauczyłem się też, jak stawiać te pułapki. Swoją drogą też są OP. Piękna sprawa, są te pułapeczki. No i to chyba może mnie tunikę zrobić, bo chyba tego nie mam założonego na siebie. No tylko do tego potrzebujemy... A! Marwooda i Steve Ropesów! Dobra, to jak najbardziej, chcę z nim tutaj pohandlować. Dawaj ten Marwooda. Nie wiem ile potrzebujemy, ale kupię za 20, myślę, że będzie gituwa. Za jajka ma... Jakie drewno stanie tutaj. Dobra. I teraz tak, ile tego potrzebujemy? Muszę sobie tutaj jeszcze raz zerknąć. Potrzebujemy Steve Ropesów. A, jeden. To na chuja tyle kupiłem w sumie. Dobra, będzie na zapas, na kiedy indziej. Pyk i możemy sobie wykonać tunikę. I możemy ją też założyć na siebie. Jo, jesteśmy teraz lepiej chronieni. Dodge Speed, Shield, Stamina i Mail Speed Attack. Bo mamy cały secik. Fajne. Co, teraz szybciej bijemy chyba. Szybciej wykonujemy ataki i też nie tracimy aż tyle staminy. Bardzo fajne. Dobra, porozmawiajmy tutaj z szefem. Tak samo jak w Wiedźminach. Miałeś cały set wiedźmiński, to dostawałeś jakieś specyficzne perki. Pomimo kilku... despite a very few reasons, to teraz... Pomimo małej ilości... za tym, żeby... pomimo małej ufności do ludzi, otrzymaliśmy efficiency plan, czyli plan efektywności. I jasno cholera jest zajebisty. Piu. Od razu widzimy, że nam się polepszyło nasz armor, czyli nasza zbroja i nasza technika budowania. Powinienem mówić ci, jak tam nasz progres. Comes to see me when we seem ready to upgrade. Przyjdź do nas, kiedy będziemy gotowi, żeby wejść na kolejny poziom. Aj, musimy im teraz pomóc z jedzeniem i tak dalej. Okej. Jak im pomożemy z jedzeniem i tak dalej, to oni wejdą na kolejny poziom i będą to solidni sojusznicy, którzy będą nam pomagać w walce. Ale zrobimy to w następnym odcinku. Daleko nie mamy, żeby tutaj powrzucać ten food i materialsy. No ale nie chcę, tak jak mówię, żeby... Nie mam najzwyczajniej w świecie czasu dzisiaj, także... Dzięki, widzimy się jutro 14 oraz 16. Z kiskiem wpadajcie na Twitcha.